dniu dzisiejszym mamy szczególny dzień. Obchodzimy ogólnopolską akcję głośnego czytania. Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi. Tak pisał kiedyś Henryk Sienkiewicz. W tym szczególnym dniu nasza Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z filiami serdecznie zaprasza dzieci oraz rodziców do wspólnego czytania utworów i bajek naszych polskich pisarzy. Czytanie dzieciom ma ogromny wpływ na jego rozwój intelektualny, dlatego uczestnicząc w tym programie chcemy zasygnalizować i zwrócić się do rodziców, aby minimum 20 minut dziennie rodzice, dziadkowie lub najbliżsi czytali dzieciom. To wpłynie ogromnie na rozwój intelektualny każdego dziecka i ufamy, że ta nasza akcja na długo pozostanie w Waszej pamięci i oby dzisiejszy dzień był każdym dniem obchodzonym w naszych domach, żeby dziecko miało możliwość właśnie słuchania i uczestniczenia w tym głośnym czytaniu bajek, jak i również innych utworów literackich. Spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik przed 9 miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po 11:00. I słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z drożna przyprawiany gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli. Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka – głupstwo, bo odrosną, ale głos – majątek. Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan słowik słodko ćwierka, wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Nastraganie. Nastraganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie... Powtórka? Nastraganie. Nastraganie. Nastraganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzecze na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ja, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam, rzepo, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie?
Po co wasze sfory? Głupie. Wnet i tak zginiemy w zupie. A to Feller. Westchnął Seller. Samochwała. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. A w szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeszcze na rowerze. Znakomicie muchy łapię, wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. Ptasie plotki. Usiadła zięba na dębie. Na pewno dziś się przeziębię. Dostanę chrypki, być może głos jeszcze stracę. O, broń Boże! A koncert mam zamówiony w najbliższą środę. U wrony! Jęknęły smutnie żołędzie. Co będzie, ziębo? Co będzie? Leć do dzięcioła, do Buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament sikora. Podobno zięba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, a taka. Mówiła właśnie sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika. Ze słów sikory wynika, że zięba już od miesiąca po prostu jest konająca. Słowik wróblowi polecił, by trumnę dla zięby sklecił. Rzekł wróbel do drozda, drozdzie do trumny przynieś mi gwoździe. Stąd dowiedziała się wrona, że zięba na pewno kona. A zięba nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert się nie odbędzie. Gdyż zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gardła. Drogie dzieci, drodzy dorośli, czytajcie książki, wchodźcie w te piękne światy książek, no i dzielcie się tą radością czytania.